W ćwiczeniu czwartym należy zacząć od naszkicowania wykresu f od x o takim wzorze. No i teraz spójrzmy, ten wykres będzie się składał z dwóch części. Czyli najpierw wykorzystamy sobie ten wzór. F od x to będzie inny zapis y, czyli możemy napisać, że pierwsza część wykresu ma wzór y równa się x. To zapiszmy sobie tutaj, bo będziemy wykorzystywali tabelkę. No i x możemy wybierać z tych, które należą do tego przedziału, czyli od minus nieskończoności do dwójki, czyli musimy wybrać sobie dwójkę, bo tutaj nasz wykres się będzie kończył. Kółeczko, jak widzicie, będzie niezamalowane, ponieważ mamy nawias okrągły, czyli na samym końcu wybierzmy sobie dwójkę. No i liczby mniejsze, bo od minus nieskończoności do dwójki to będzie nasz przedział, czyli na przykład 1 możemy wybrać oraz 0. Jeżeli y jest równy x-owi, to tutaj mamy 0, tutaj 1, a tutaj 2 i te punkty zaznaczamy. Tu pamiętajcie, kółeczko niezamalowane. Czyli mamy tak, punkt 0, 0 tutaj, następnie 1, 1, 2, 2, kółeczko otwarte i przeciągamy to sobie w tą stronę, no bo pamiętajcie, że dziedzina, czyli nasze x są od minus nieskończoności. Czyli możemy jeszcze kilka punktów w ten sposób sobie dorysować. Zobaczcie. No i to będzie pierwsza część wykresu. Druga część wykresu to będzie wzór y równa się 2, czyli to sobie zapiszmy. No i teraz jako x, jakie liczby możemy tutaj sobie wybierać? Spójrzmy, od dwójki domkniętej, czyli kółeczko zamalowane, do plus nieskończoności. Czyli wybierzemy dwójkę, kółeczko zamalowane, liczby większe, czyli na przykład trójkę, czwórkę, piątkę i tak dalej. No i zauważcie, że y jest tutaj zawsze równy 2. No to zaznaczmy 2, 2, kółeczko zamalowane tutaj, 3, 2, 4, 2, 5, 2 i tak dalej, czyli to będzie wykres naszej funkcji f. Następnie mamy narysować wykres funkcji g od x i ten wykres wygląda w ten sposób. Czyli zauważcie, że my tutaj mamy przesunięcie funkcji f od x o wektor i przypominam tutaj wzór na przesunięcie o wektor. To będzie x odjąć p plus q, gdzie p oraz q to będą współrzędne naszego wektora. Czyli my skoro tutaj w nawiasie mamy odjąć 3, to oznacza, że pierwsza współrzędna wektora jest równa 3, bo jeżeli podstawimy sobie pod p trójkę, to otrzymamy x odjąć 3 i to nam się zgadza z tym, co mamy tutaj. Natomiast druga współrzędna wektora jest równa 0, a to oznacza, że wykres naszej funkcji f przesuwamy o wektor 3, 0, a więc o 3 jednostki w prawo. Czyli od tego zacznijmy. O 3 jednostki w prawo. Czyli z tego punktu wędrujemy tutaj. Z tego punktu raz, dwa, trzy w to miejsce. No i to możemy sobie połączyć. Tą część dalej będziemy przedłużali. Tutaj się nic nie zmieni. No i teraz jeszcze może ten punkt sobie przynieśmy. Raz, dwa, trzy w to miejsce. No i łączymy tak, żeby ten wykres funkcji tutaj sobie narysować. I to jest wykres funkcji g. Następnie chcemy naszkicować wykres funkcji h od x. No i tutaj także będziemy mieli przesunięcie o wektor. Odczytajmy współrzędne wektora, czyli pierwsza współrzędna wektora będzie równa 2, natomiast druga współrzędna wektora będzie równa minus 3. Sprawdźmy ze wzorem. X odjąć 2 w porządku, dodać minus 3, czyli plus i minus dadzą nam minus, czyli odjąć 3, to także nam się zgadza. Czyli ta pierwsza współrzędna wektora nam mówi o tym, czy przesuwamy wykres funkcji w prawo czy w lewo. No i ponieważ jest dodatnia, przesuwamy w kierunku liczb dodatnich, czyli w prawo. Natomiast druga współrzędna nam mówi, czy przesuwamy wykres funkcji do góry czy do dołu, ponieważ jest ujemna, w kierunku liczb ujemnych, czyli przesuwamy wykres do dołu o 3 jednostki. No to lecimy po kolei z naszym wykresem. 2 jednostki w prawo i 3 do dołu, czyli tutaj mamy punkt, na przykład jeszcze ten, 2 jednostki w prawo, 3 do dołu, no i jeszcze powiedzmy ten, raz, dwa, 3 jednostki do dołu, no i ten, żeby kształt był zachowany, czyli 2 jednostki w prawo i 3 jednostki do dołu. No i teraz łączymy te punkty, które tutaj zaznaczyliśmy do tego miejsca, no i jeszcze ten fragment należy sobie dorysować i to jest wykres funkcji h.
No i jeszcze mamy narysować także wykres funkcji k od x. No i tutaj pewną rzecz zauważcie. Zauważcie, że to, co mamy tutaj w nawiasie, to jest nic innego jak funkcja o tym wzorze, czyli to jest nasza funkcja h od x. Mamy f od x odjąć 2, odjąć 3, wszystko nam się zgadza. I my mamy tutaj dostawiony minus, czyli możemy napisać, że funkcja k od x to będzie minus h od x. No to nam wyszło z tego wzoru. A w jaki sposób to będziemy rysowali? Otóż jeżeli mamy minus przed całym wzorem funkcji, tak jak to ma miejsce tutaj, to oznacza, że mamy symetryczne odbicie wykresu funkcji h od x względem osi oxów. Czyli patrzymy sobie na wykres funkcji h i teraz to, co było poniżej osi xów, leci nam powyżej. To, co było powyżej, poleciałoby nam poniżej osi x-ów. No dobra, czyli żeby narysować sobie taki kształt wykresu, to ja ten punkt przyniosę symetrycznie, czyli znajdzie się tutaj. Ten punkt byłby w tym miejscu, ten w tym i tak dalej. Czyli pierwszą część wykresu już możemy narysować. Jeżeli chodzi o te punkty, czyli na przykład ten sobie przynieśmy, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć jednostek poniżej, to lecimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć jednostek powyżej i jeszcze ten punkt, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli tak samo tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i teraz łączymy stąd tutaj i to będzie wykres funkcji k. Jeżeli chodzi o podpunkt B, no to mamy najpierw narysować wykres funkcji g od x. Wykorzystamy sobie do tego wykres funkcji f od x, który był już wcześniej narysowany. No bo tutaj zauważcie, że aby narysować ten wykres, należy wykres funkcji f przesunąć o wektor. No i ten wektor będzie miał współrzędne minus 3, 0, co nam się będzie zgadzało z tym wzorem. Mamy x odjąć minus 3, czyli dwa minusy nam dadzą plus, no i plus 0, czyli faktycznie tutaj widzimy, że nic nie znajduje się poza nawiasem. Jeżeli przesuwamy o minus 3, pierwsza współrzędna będzie równa minus 3, to przesuwamy w kierunku liczb ujemnych, czyli wykres w lewą stronę. No to po kolei. Wybierzmy na przykład ten punkt, raz, dwa, trzy tutaj, jeszcze ten, raz, dwa, trzy, no i koniecznie ten, żeby narysować kształt wykresu. Czyli rysujemy to sobie w ten sposób, możemy minimalnie przedłużyć, łączymy i to będzie wykres funkcji g. Narysujmy teraz wykres funkcji h od x, czyli co musimy zrobić? Musimy wykres funkcji f od x przesunąć o wektor, którego współrzędne to minus 3 oraz 1, a to oznacza, że wykres funkcji przesuwamy o 3 jednostki w lewo i jedną jednostkę do góry. No to po kolei. 3 jednostki w lewo, raz, dwa, trzy i jedną do góry. Ten punkt, 3 jednostki w lewo, jedną do góry. Ten też, 3 jednostki w lewo, jedną do góry. Łączymy. No i następnie musimy jeszcze narysować ten fragment, czyli przedłużamy to w ten sposób. I to będzie wykres funkcji h. No i na koniec narysujmy jeszcze wykres funkcji k. Zobaczcie, tutaj mamy taki wzór. No i zauważcie, że to, co mamy w nawiasie, to nic innego jak wzór funkcji h. Czyli to będzie h od x. Tak, ta funkcja, którą mamy tutaj. Czyli tak naprawdę możemy zapisać, że k od x równa się minus h od x. A to, co zapisaliśmy tutaj, już nam mówi, że wykres funkcji k od x otrzymamy poprzez symetryczne odbicie funkcji h od x względem osi x-ów. Czyli po kolei ten punkt przeniesiemy tutaj, ten punkt nam pozostanie, punkt kolejny, ten przeniesiemy w to miejsce, jeszcze ten punkt mamy 3 jednostki powyżej, czyli wędrujemy stąd. No i możemy sobie połączyć te punkty, które mamy tutaj. No i jeszcze ten fragment wykresu narysujmy to sobie w ten sposób i to będzie wykres funkcji k.